9 maja wspominamy błogosławionego Jeremiasza z Wołoszczyzny, zakonnika. Jan Kostist urodził się 29 czerwca 1556 roku w Cazo, maleńkiej miejscowości mołdawskiej. Przez matkę miał kontakt z włoskimi franciszkanami, którzy pracowali w księstwie. Jakiś czas przebywał potem w Alba Iulia. Następnie z lekarzem Lożakom wyjechał do Bari i ostatecznie w roku 1578 wstąpił w Neapolu do kapucynów, przyjmując imię proroka i będąc znanym jako Jeremiasz z Wołoszczyzny. Przez 40 lat był bratem laikiem i wykonywał najskromniejsze zajęcia. Równocześnie budował wszystkich swoją pokorą, pogodą ducha, dobrocią i uczynnością. Przypisywano mu dar czynienia cudów. Jeremiasz zmarł 5 marca 1625 roku w Neapolu. Bez zwłoki otoczyła go cześć wiernych, ale proces beatyfikacyjny, rozpoczęty niemal zaraz po śmierci, poszedł z czasem w zapomnienie. Dopiero 30 października 1983 roku beatyfikował go święty Jan Paweł II. Relikwie Jeremiasza z Wołoszczyzny znajdują się w Neapolu, w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Jeremiasz wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.